Tak wygląda japoński booster box z shiny Pokemonami. Jestem mega podekscytowany, ponieważ pierwszy raz mam okazję go otworzyć. Zakupiłem go. I jest tam do trafienia Shiny Charizard, Iona, Gardevoir EX, czyli po prostu wszystkie karty z Paldean Fates, tylko że w wersji japońskiej. Niektóre karty są cholernie drogie. Najdroższą kartą jest Iona, która na dzień dzisiejszy kosztuje 800 zł, więc mam nadzieję, że dzisiaj ją trafimy. Zapraszam do oglądania, no i oczywiście przypominam o tym, że możecie zostawić lajka, możecie zasubskrybować ten kanał, żeby nie przegapić następnych fascynujących openingów z kart Pokémon. Tutaj na samym początku chciałbym pozdrowić sprzedawcę, od którego właśnie zakupiłem tego japońskiego booster boxa. Mamy tutaj w środku chyba najprawdopodobniej 10 boosterów. Te japońskie booster boxy są bardzo małe. Są, zobaczcie sobie na moją rękę, a na ten booster box. Wiadomo, te angielskie są mega duże, jest tam także w sumie więcej tych boosterów, no ale te holiday sety japońskie, no to jest kurde naprawdę coś fantastycznego, zapieczętowany jest idealnie. Kurde, normalnie to jest wielki moment na tym kanale, gdzie ja otwieram całego japońskiego booster boxa. Nie udało się otworzyć 151, bo wtedy on, znaczy w sumie nadal jest mega drogi, ten japoński 151, ale ten holiday jest troszkę tańszy w porównaniu właśnie do 151 setu. Dobra, tutaj powinno się otworzyć w ten sposób, mamy takie zabezpieczenie, jakby... Robiłem kiedyś filmik, czy tam shorta, gdzie mówiłem, że na przykład Vistar, na przykład, gdzie w ogóle na Vistar Universe było ogromne oszustwo, gdzie gościu sobie gdzieś tam kupił za kilkanaście tysięcy dolarów tych japońskich i później się okazało, że w środku były soki pomarańczowe. Po prostu tak było to dobrze wyważone. A ja w tym momencie próbuję to jakoś fajnie otworzyć. Okej, tak się nam to otwiera w ten sposób i uwaga, już został otwarty. Jeszcze to się powinno tak wcisnąć tutaj. Dobra, niech to będzie, niech to tak wygląda. I w środku mamy booster. Ja sobie je od razu wyciągnę. I ile mamy boosterów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 boosterów. Ogólnie jeśli chodzi jeszcze o ten japoński set, to uwaga, w każdym boosterze jest karta EX. Czyli tak naprawdę w każdym boosterze jest drop. No i sprawdzimy, co dzisiaj nam poleci dobrego z tego japońskiego booster boxa. O kurde. Jeśli coś poleci dobrego, to uwaga, w najbliższym czasie może uda mi się zakupić taki jeszcze jeden i zrobimy opening. Bo jakby ja jestem mega podjarany tymi japońskimi boosterami, tymi japońskimi kartami. Zbieram japońskie karty. Być może za jakiś czas też zrobię odcinek z mojej kolekcji japońskich. Bo nie znacie moich japońskich kart jeszcze tak naprawdę. Także oczywiście zasubskrybujcie, polajkujcie ten filmik, żeby nie przegapić następnych fajnych openingów i nie przegapić momentu, w którym właśnie pokażę wam moje japońskie karty. Japońskie boostery miałem już okazję otwierać. Wiem, że je się mega delikatnie otwiera, ale zastanawiam się nad rzeczą, czy nie powinienem w tym momencie użyć tutaj nożyczek do tych boosterów, a może nie. A może jednak nie. Ile się przekłada? Mam wrażenie, że chyba przekłada się 3 karty. Ale mogę się mylić. Raz, dwa, trzy. Także spróbujmy pierwszego takiego otworzyć. Okej. Lecimy z tematem. Kurde, widzowie, jestem mega podjarany. Mega się także boję, co tutaj się kryje w środku. Mankey i mamy wersję holo. Kolejna wersja holo i na samym końcu mamy pierwszego szajniaka i również mamy EX-a. Ja ogólnie, widzowie, nie wszystkie nazwy znam dobrze, jeśli chodzi o Pokémony, jeśli chodzi o szajnie Pokémony. Także wybaczcie mi dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, że po prostu nie będę wam podawać dokładnych nazw Pokémonów. Jeśli znam jakiegoś Pokémona, to oczywiście wam podam nazwę, ale jeśli nie znam, no to nazwy nie podam. Dobra, pierwszy booster, to o czym mówiłem, gwarantowany drop tutaj jest. I ja postaram się jakoś to lepiej otwierać dla was, ale widzę, że muszę od tyłu. Dobra, czyli jednak przekładamy 3 karty właśnie w tym secie. Trzeba się delikatnie obchodzić z tymi kartami. Jeśli chodzi o japońskie karty, to one mają o wiele, wiele lepszy centering niż te angielskie. Uwaga, parasol jest, Goldengo, koperta, Wupen, okej, okay. Sprigatito,
Mamy Houndstone wersji Holo do Drio i tutaj jest... W ogóle jakie to Holo jest mega... O kurde, spójrzcie to, jakie to... Czy to jest Holo w ogóle, czy to jest Reverse? I uwaga, mamy kolejnego EX-a. Czyli tak naprawdę widzowie, są dropy w każdym boosterze. I to jest fajne w tym secie. Jakby mamy satysfakcję z każdego boostera. Za każdym razem jest satysfakcja, że coś tam leci. Wiadomo, te karty nie są aż tak pewnie drogie. Te EX-y to są też pewnie jakieś, nie wiem, 5-10 zł. Ceny dokładne będziecie mieć oczywiście, jak zawsze macie tutaj na dole, wam pokazuję. Bo ja sobie to później sprawdzam podczas montowania, te dokładne ceny. Widzę, że znowu na odwrót. Okej, czy to jest Paldean Student? Jestem po prostu mega podekscytowany, także mega... O, Charmander! Arma Roach w wersji Holo, okej. I na samym końcu mamy Reversa i mamy Chin Pao i X. O kurde, dobra, czyli to jest... Wydaje mi się, że to jest dobry dropik, jeśli chodzi o Chin Pao. Chin Pao jest mega poszukiwaną kartą w świecie TCG, w świecie graczy TCG Pokémon. Nie wiem jak z japońskimi, czy też używają na turniejach, to jest w sumie ciekawe. Jeśli jest tu jakiś gościu, który się zna, to oczywiście może napisać w komentarzu. Raz, dwa, trzy. Jakie te karty są delikatne, naprawdę te karty są mega delikatne i są śliskie, te japońskie. Dobra, lecimy dalej. Kurde, proszę. O, Alakazam. Wiglet. Mamy nasz pierwszy holo. Wieloryb. Reverse. I na samym końcu Koraidon i X. Koraidon i X. Widzowie, tu jest po prostu, wiecie, każdy booster, jeden drop. To jest, kurde, takie cudowne. Jeśli ktoś poszukuje bulku z japońskiego setu, tutaj z tego, jakieś holo, jakieś konkretne karty, to oczywiście niech do mnie napisze na VCR i ty na Instagramie, bo ja no, tego nie zbieram, no nie? Ja się tutaj czaję po prostu na top karty, czyli Shiny, Charizard, Iona, Mew i X. Okej. Dobra, otwieramy dalej. Otwieramy dalej. I co tutaj jest? Voltorb w wersji holo. Tego Pokemona nie znam. Mamy Alakazam i X. I również, proszę Państwa, mamy Shiny. Teraz się zastanawiam, czy ja te japońskie Shiny basetowe, czy ja to chcę odkładać. Wiem, że one nie są aż tak cenowo fajnie, jak te nasze angielskie. Ale na przykład Illustration Rare z tego setu, no to są droższe niż w tej wersji angielskiej. Nie wiem, jak jest w wersji japońskiej, jeśli chodzi o Shiny Base. Ale też pewnie swoje ceny mają. Na przykład, jeśli byśmy trafili Pikachu w Shiny, to wydaje mi się, że cena też może być fajna. Może tutaj dzisiaj. Okej, raz, dwa, trzy. Nie wiem, czy te japońskie booster boxy mają jakiegoś gwarantowanego jakiegoś super dropa, nie? Wiem, że w przypadku 151 tak było. Na przykład Master Ball, okej, holo, reverse i mamy tutaj trenera. O kurde. To jest chyba, z tego co pamiętam, Clive, tak? Przepraszam, troszkę mi się kamera tutaj, zaraz to poprawię. Mamy dropik, okej, jest dobrze. Dobra, kamerka została szybko naprawiona. Szybka naprawa wleciała. A my już w tym momencie otworzyliśmy połowę booster boxa. Połowę, widzowie, booster boxa. Kurde, mam straszne nerwy podczas tego openingu, bo jakby wyczuwam, że coś tutaj może być dobrego jeszcze. Mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec dropów. Mister Mime, ale ten nie, Junior. Fuecoco, Holo, Pawni i mamy Tinka, ooo, kurde. I również w tym momencie wlatuje nam, uwaga, ewolucja Fuecoco. Ewolucja Fuecoco, dobra. Dropi ładnie, dropi świetnie. O kurde, Skeledirge, tak? Skeledirge, czy ja to dobrze wymawiam, żeby później nie było przypału, że moja znajomość wszystkich Pokemonów jest słaba. To znaczy... Znaczy, znajomość tych nowszych generacji jest u mnie tak naprawdę, szczerze, słaba jest, nie? Ale na przykład pierwsza generacja to znam na pamięć. Raz, dwa, trzy.
3, przekładamy. Uwaga, o jest, dobra. Czyli widzowie tak, mamy 10 boosterów, mamy 10 gwarantowanych dropów, plus wiecie, jeszcze jakieś shiny, więc tak naprawdę jest dobrze. Okej, okay, Mimikyu wersji holo i na samym końcu mamy reverse i mamy Wigglytuffa EX, cudowny, piękny jest. Ej, reverse japońskie są dobre. W ogóle to polecam wam zakupić sobie jakiegoś japońskiego boostera, jednego chociaż, i go otworzyć i zobaczycie, jak ogromna jest różnica w japońskich kartach, a angielskich. W ogóle karty są całkowicie inaczej wykonane, a my w tym momencie mamy ostatnie dwa boostery i otwieramy i sprawdzamy. Jakby jakość wykonania japońskich kart jest o wiele, wiele lepsza. Raz, dwa, trzy. Uwaga, i co my tutaj mamy? Pyk, 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 pyk. Lecimy. Lecimy jabłko. Okej. Okay. Charmeleon. Okej, okay. King Ambit w holo. Wigglytuff EX full arcie. Oh my god. Co jest? Przed chwilą trafiliśmy tego zwykłego EX-a, a teraz trafiamy w full arcie. O kurde. Ależ dzisiaj dużo, dużo, dużo dropów jest. I uwaga, czyżby to był Last Pack Magic? Ale szybko poszło, co? 10 japońskich boosterów. 10 japońskich boosterów, proszę państwa. Także uwaga, otwieramy. Ostatni, mega się jaram. Może coś tutaj będzie jeszcze. Może coś tu jeszcze się kryć. Uwaga, lecimy. Arwen to był chyba, Klefa. Clive, Riolu, uwaga, Ditto, Scizor i Flamigo i chyba jest drop jakiś i pum! Tego Pokemona nie znam, ale jest to nasz kolejny, widzowie, EX. Kolejny EX. Ile dzisiaj tutaj wpadło dropów? No to jest po prostu niesamowite. W ogóle jak te EX-y, jak one się błyszczą, te gwiazdki, to wygląda przecudownie. Serio, mega mocne to jest. Uwaga widzowie, na 10 boosterów mamy 14 dropów. I to brzmi naprawdę mega świetnie. Nawet jeśli te karty są tanie, to tak czy siak satysfakcja z otwierania japońskiego booster boxa jest niesamowita. Także polecam wam na przykład kupić sobie gdzieś takiego boosterka luźnego i sobie go otworzyć, bo zawsze jest widzowie drop w tych boosterach i to jest po prostu cudowne, to jest magia japońskich boosterów. To tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, dajcie mi znać w komentarzach, czy chcielibyście otworzyć takiego japońskiego booster boxa. Ja wam oczywiście dziękuję za obejrzenie tego odcinka do samego końca. To tyle jeśli chodzi o dzisiaj, trzymajcie się ciepło, cześć!